No cześć kochani, witajcie. Zaczynam tego vloga na tle śmieci, ale jest gorąco i ja zaparkowałam za galerią, bo przyjechaliśmy odebrać jedno zamówienie, to wam zaraz pokażę, ubranka, koszulki właściwie dla dziecka, ale są tam takie koszulki, których jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Byliśmy też w Action, jak widzicie w Action już jest jesień. Co tam jesień? W Action już jest Halloween, także troszkę wam tam nagrałam. No tutaj mam rzeczy takie, wiecie, na urodzinki, dlatego że mamy teraz tydzień naprawdę, naprawdę bardzo napięty grafik w tym tygodniu. Dlatego że w niedzielę, uwaga, wyjeżdżamy na wakacje. Kto się cieszy razem z nami? Na takie 5 dni wyjeżdżamy. No i też musimy zrobić, wiecie, jakieś tam zakupy, to wam wszystko tutaj w tym filmie pokażę, ale potem jak wracamy, wracamy w czwartek, w piątek odpoczywam, bo myślę, że po takiej podróży to ja będę bardzo zmęczona, znając mój stan zdrowia, więc na pewno będę w piątek odpoczywała. W sobotę mamy wizytę u lekarza w Białymstoku, także też trochę drogi musimy pokonać, a w niedzielę już mamy te urodziny. Uparłam się w tym roku, że znowu będę piekła tort, także wy będziecie piekły razem ze mną ten tort. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się nagrać. Plan na kolejne vlogi jest taki, że nagram wam dwa room tour, to się nazywa, pokoi hotelowych, czy też takich apartamentów, w których będziemy spali. Mam nadzieję, że wszystko wypali, będzie wszystko w porządku z tymi noclegami, bo bardzo często zdarza się tak, że po prostu trafiam na miejsca do D. Także mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko ok. Po rozmowie właściciele, u których sobie będziemy wynajmować, są w porządku. Także to wam pokażę. No, pokażemy miejsce, w którym będziemy, bo to jest specjalne miejsce, w które specjalnie jedziemy. No i co? Co? A później, ostatni tydzień tego miesiąca, to już jest przygotowanie się do szkoły. Także zakupy szkolne będziemy razem robić i będziemy razem się przygotowywać. Także co? Uciekam po paczkę i za moment pokażę wam, co tam takiego kupiłam dla mojego synka. A tutaj ktoś jedzie, bo wszyscy tutaj uciekają, bo tutaj jest tak w miarę chłodno, bo mamy dzisiaj 30 stopni. Moje drogie, wróciliśmy do domu. Wydałam 330 zł. W życiu bym się nie spodziewała, że wydam tyle pieniędzy, ale nawet potem tego nie widać, że tyle kasy wydałam. Ale kupowałam dzisiaj też rzeczy na urodziny mojego synka. Wcale nie planowałam dzisiaj holu zakupowego, ale wyszło jak wyszło. Mój plan na tego vloga był zupełnie inny, ale pokażę wam, co kupiłam. Może też będziecie chętne. Plan w ogóle na urodziny, motyw przewodni w ogóle na urodziny to są smerfy. Także paczka jeszcze z balonami smerfowymi przyjdzie w momencie, gdy my będziemy na wakacjach. A my tutaj takie, wiecie, inne gadżety pokupywaliśmy. Takie, jak to się nazywa, kurtynę imprezową. 3 takie kurtyny imprezowe srebrne. Do tego wzięliśmy balony niebieskie.
Black Smurfy to balony niebieskie. Jeszcze może dokupimy zielone, wiecie, bo las to zielone. Cyferka. I takie trąbki do trąbienia. To jest kupione, wiecie, w Action. A, w Pepco dokupiliśmy taki biały obrusik. On jest za 8 zł. Biały obrusik w srebrne kropeczki. No i na tym obrusie mają być niebieskie talerzyki i niebieskie kubeczki. Serwetki za 4 zł. Czapeczki za 5 zł. To jest Pepco. A, w Action jeszcze, wiecie co, dokupiliśmy taką świeczkę na tort w kształcie tortu. Ona jest naprawdę przesłodka. I mam taki plan na ten tort, że obok tej świeczki będzie stał Smurf. W Pepco jeszcze kupiłam skarpetki 5 par za 10 zł, zwykłe białe. Ręcznik 50 na 100 cm 15 zł. 15 zł. Zaraz. Dwa ręczniki. Nie spojrzałam. Myślę, co tutaj tak dużo. Tak, dwa ręczniki za 15 zł. 50 na 100 cm. I koszulkę. Taką czarną koszulkę z tutaj przy szyi takie szaro-białe. AGE napis i ona dwie dyszki kosztowała. Także to tyle, jeżeli chodzi o te zakupy w Pepco i w Action. Teraz pokażę Wam, co w Smyku kupiłam, bo tego jestem najbardziej ciekawa, szczególnie takich koszulek jednych. I muszę Wam powiedzieć, że jestem z siebie dumna. Prawie 3 minuty i szybki haul zrobiłam. No to rozpakowujemy, nie będziemy tutaj się opatkać, bo jeszcze muszę je wyprać przed wyjazdem i wysuszyć. Za tą paczkę zapłaciłam 180 zł za tyle tych koszulek. I zacznę od tych, których jestem najbardziej ciekawa, a mianowicie od takich misiowatych. Bo nie wiem, czy to będzie dobry rozmiar, dlatego że to jest, tutaj były rozmiary łamane. Ja mam 110 na 116. Także zobaczymy, czy będą dobre. No materiał jest fajny. O kurczaczki. O kurczaczki. Nie, nie są dobre. Będę musiała zwrócić. Są za malutkie. 110 na 116. No tak mi jest smutno, bo są przesłodkie. Zamówiłam jedną taką. A one po 3 dyszki, wiecie co? Nie. No przykro mi. O. To nic nie szkodzi, no po prostu później zamówię takie same, tylko w większym rozmiarze, ale nie podejrzewałam, że tak to może się wydarzyć. Tutaj mamy bawełnę 100%. To jest takim dinozaurem, już wiecie, nie będę rozpakowywała z tego względu, że potem ich tak ładnie nie złożę. No i taki misio stojący. I to jest z serii Tup Tup. No jestem zawiedziona. Jestem po prostu zawiedziona. A żałuję teraz, że po prostu nie wzięłam, wiecie, jednej w tym rozmiarze, a drugiej w tym większym po prostu. Kurczę, no szkoda. Szkoda, że u nas w sklepie w Smyku właściwie nie było żadnych koszulek do kupienia stacjonarnie. Jeden rodzaj tylko wisiał. Ale są fajne. Powiem Wam, że naprawdę ta bawełna nie jest taka gruba, taka fajna, przewiewna. No tylko, że właśnie te rozmiary się mi tutaj nie zgadzają. Nic, pojadę dzisiaj, wiecie co, zdam. I zamówię takie same, tylko po prostu w tym większym rozmiarze. Dobra. Pokazuję Wam dalej, co ja tutaj takiego kupiłam. Kupiłam, z tego co kojarzę, 3 pak koszulek. On ma tutaj cenę 80 zł, ale to było za 50 czy za 40. Także mam przynajmniej nadzieję, że te będą dobre. Dlatego nie lubię robić zakupów online. Bo po prostu ciężko trafić mi z rozmiarami, bo w każdej kolekcji zauważyłam, są inne. Z takich inne rozmiary. Z tych takich tańszych, naprawdę tańszych, które tutaj jeszcze mam, zawsze trafiam z rozmiarem, a te licencjonowane, no tak niekoniecznie, też tak niekoniecznie. I tutaj widzę, że one są jakieś gigantyczne. No są gigantyczne.
I to jest rozmiar 116. I w porównaniu z tym, no to jest kolosalna różnica. Widzicie? To jest czarna 110x116, a niebieska jest 116. No jest gigantyczna różnica. No, mogę zdać albo mogę jeszcze siostrze, bo moja siostra dać, bo moja siostra ma młodszego synka, młodszego od mojego synka. Ale to rozumiecie, o co chodzi. Więc może będzie tam taka, w tym przypadku była. Była taka, ta mi się bardzo podoba. O, ta mi się bardzo podoba. Właściwie w taką paski chciałam oddzielnie zamówić, ale skoro była w trzepaczku, to w trzepaczku to taką jeszcze mamy. I ostatnia jest, a ta wydaje się być taka w ogóle największa, może dlatego, że jest biała. No, z tą postacią to jest chyba Marshall. Powiem wam, że pogorszył mi się po prostu humor. Bo nie, tak, to są dobre rozmiary, bo po prostu nie trafiłam z rozmiarem. A tam z tego co pamiętam była rozmiarówka, można było sobie wymierzyć, ale jestem zaleniwa, wiecie, wszystko szybko, wszędzie się śpieszę, bo teraz dalej robię przetwory, a mam takie przeczucie, że trzeba ich porobić jak najwięcej, więc ja robię ich jak najwięcej. To było około 12 zł. Tak czy nie tak, o ich pomieszam zaraz, wiecie, opakowania i będzie lipa, bo mi wtedy nie przyjmą tej koszuli, a ta była w tym, dobra. To z kolei już jest rozmiar też, a to jest z kolei rozmiar 110 i ten 110 też będzie dobry, bo ten 110 wydaje mi się jest taki sam jak tamten 116. Zamotana jestem, tak. To były 116, a te 110. No i no delikatna, naprawdę delikatna różnica. Widzicie? Minimalna różnica. Także to ma cenę 25,99 te traktorki na beżowym tle. I być może tyle one kosztowały. Tak. Dlatego, że mój synek też lubi takie traktorki, więc spoko. I ostatnia koszulka. Tą mamy, ale większy rozmiar, więc teraz postanowiłam zamówić ciut mniejszy. Ready? Ready? Czy jesteśmy gotowi? Oczywiście, że jesteśmy gotowi. 15 zł taka koszulka. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten haul zakupowy. Za moment pokażę wam lodóweczkę. Tadam, jest i ona. Słuchajcie, z okazji naszego wyjazdu kupiłam lodówkę samochodową. Zastanawiałam się, czy nie nagrać oddzielnego filmu z recenzją, ale ja nie jestem wybitna, jeżeli chodzi o znajomość sprzętów, więc za wiele do powiedzenia bym tutaj nie miała. Co do tego, jak ona się będzie sprawowała, to mogę dopiero po wyjeździe powiedzieć tak naprawdę. No teraz, na ten moment, no nie mogę się za dużo wypowiedzieć. Podłączyliśmy ją wczoraj. Na zewnątrz mieliśmy 30 stopni, więc podejrzewam, że tutaj w pokoju mieliśmy tak 25-24 stopnie, bo te nasze pomieszczenia są tutaj chłodniejsze takie. Podłączyliśmy ją wczoraj i schodziła nam do minus 1 stopnia. Także można? Można. Bardziej zależało mi na zamrażarkach, ale zamrażarki mają swoją cenę. Ja szukałam czegoś do 500 zł i znalazłam. Znalazłam taką lodówkę Ice On Peme. Proszę bardzo. Dokładną nazwę napiszę wam po prostu pod filmem, bo z tej firmy było ich dosyć sporo. Ta schładza do 25 stopni poniżej temperatury otoczenia. To jest bardzo ważne, bo inne schładzały tam do 12, do 13, więc to jest lodówka, którą ja znalazłam, która schładza możliwie najniżej,
jeżeli chodzi o te, które ja przejrzałam, które ja oglądałam. Czytałam opinię na jej temat na stronie Morele, że przychodzi właśnie z taką wygiętą tą klapą. No moja przyszła w stanie idealnym, nie mam jej tutaj nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o wygląd, nie była zniszczona. Ma do tego taki kabel, taki sznurek, który podłączamy, przywiązujemy tutaj do niej. O, właśnie tutaj. I tutaj mamy taki cały panel sterowania jej. Może obniżać temperaturę do 25 stopni poniżej temperatury, którą mamy w pomieszczeniu, i może też zwiększać temperaturę. Może być też cieplej. Mamy tu w środku, ona wygląda.